Wirówki dekantacyjne. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, czym są te urządzenia, ale każdy z nas na co dzień korzysta z ich pracy. Służą bowiem do separacji mechanicznej, podczas której oddzielana jest frakcja stała od frakcji ciekłej. Separację mechaniczną najlepiej przedstawić na przykładzie produkcji soku. Jeżeli mamy jabłko i chcemy uzyskać z tego jabłka sok, to musimy najpierw to jabłko zmiażdżyć, następnie poddać siłom mechanicznym, dzięki czemu uzyskujemy czysty sok oraz suchy wytłok. Wirówki dekantacyjne są wykorzystywane m.in. do produkcji tekstyliów, papieru, lakierów samochodowych, alkoholu, kawy czy herbaty. Są stosowane także w przemyśle wydobywczym czy w oczyszczalniach ścieków. Dziś zobaczymy, w jaki sposób są produkowane. W tym celu wybraliśmy się w podróż na południe Niemiec, do Bawarii, gdzie swoją siedzibę ma firma Flottweg. Firma Flottweg powstała w 1932 roku i nadal jest firmą rodzinną. Jesteśmy wiodącym dostawcą technologii do mechanicznej separacji na świecie. Nasze aplikacje możemy znaleźć na oczyszczalniach komunalnych w Polsce, na biegunie południowym, na kontenerowcach transportowych, czy również w kopalniach diamentów w Peru. Proces separacji odbywa się wewnątrz wirówki. Tam kierowany jest produkt, na przykład zmielone jabłka. Pod wpływem działania siły odśrodkowej na wewnętrznej ścianie bębna osadza się faza stała, w tym wypadku przetłok z jabłek. Elementem odpowiadającym za tłoczenie w wirówce jest ślimak. Obraca się on z prędkością nawet 6500 obrotów na minutę i przetłacza osadzoną fazę stałą w kierunku wygiętego w kształcie stożka końca bębna. Z kolei odseparowany od przetłoku sok odprowadzany jest w przeciwną stronę. Wiemy już, jak działa wirówka. Zobaczmy, w jaki sposób powstaje. Na wycinarce plazmowej z blachy ze stali nierdzewnej wycinane są poszczególne elementy, z których będzie się składać maszyna. Tutaj widzimy, jak spawane są pióra ślimaka. Większość procesów w fabryce odbywa się na zaawansowanych technologicznie maszynach, ale niektóre czynności nadal wykonywane są ręcznie. Zespawany ślimak poddawany jest następnie obróbce na maszynach CNC. Frezowane są m.in. krawędzie piór. Na pozostałych maszynach toczone są m.in. rury, którymi produkt doprowadzany jest do wirówki. Frezowane są elementy łączeniowe. Wiele maszyn obsługują uczniowie szkoły zawodowej, którzy na zmianę uczęszczają na zajęcia szkolne oraz uczą się pracy na kolejnych stanowiskach w fabryce. Po zakończeniu nauki będą w pełni przeszkolonymi pracownikami firmy. Wracamy do produkcji. Część walcowa bębna została wykonana w formie monolitycznego odlewu. W procesie separacji mechanicznej wytwarzane są ogromne siły. Dlatego tak istotne jest, aby struktura stali, z której wykonany jest bęben, w każdym punkcie była taka sama. W kolejnym z działów produkowane są przekładnie napędu Simp Drive. To opracowane przez Flottweg rozwiązanie, dzięki któremu można niezależnie regulować prędkość obrotową bębna i prędkość pracy ślimaka. Niektóre elementy metalowe, z których składa się przekładnia, poddawane są azotowaniu. W temperaturze minus 196 stopni Celsjusza części się kurczą. Po umieszczeniu w odpowiednim miejscu w przekładni, pod wpływem temperatury otoczenia, stal ponownie się rozszerza i część wpasowuje się w strukturę na stałe. Następnie w dziale montażu wirówka dekantacyjna składana jest w całość. Tutaj także powstają instalacje mobilne. Można ich użyć w przypadku wycieku ropy do morza. Po zainstalowaniu kontenera na platformie będzie można odseparować ropę od wody morskiej i w ten sposób oczyścić morze w miejscu awarii. Na koniec urządzenie jest testowane. Pracuje bez przerwy przez kilkanaście godzin. Dzięki temu można się przekonać, czy działa poprawnie. Wirówki dekantacyjne produkowane przez Flottweg trafiają do najdalszych zakątków świata. Większość maszyn eksploatowana jest przez dziesiątki lat od ich uruchomienia.